Witam Państwa raz jeszcze z targów Książki Historycznej pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Gabriel Maciejewski, Korylus. Na chwilę zdejmę tą piórną maskę. Niestety traktowane to wszystko jest bardzo serio, więc nie ma sensu nadużywać cierpliwości panów z ochrony. Proszę Państwa, słów kilka o książce Stanisława Karpińskiego, o pamiętniku Złe Czasy z lat 1924-1943. To jest trochę taki tytuł szyderczy i kontrowersyjny, no bo wiele osób postrzega te czasy, no może nie do 43, bo to jest data śmierci autora, ale do 39 jako czasy złote, a nie złe. A tutaj, proszę Państwa, minister skarbu, bankowiec, ekonomista pisze o tym złe czasy. Proszę Państwa, no tak, no jako człowiek obyty z pieniądzem i z polityką ekonomiczną nie mógł napisać nic innego ponad to. Wstrząsający jest ten pamiętnik, bo no to jest o tym, jak to jest treść o tym, w jaki sposób mocarstwa kształtowały wewnętrzną sytuację gospodarczą w Polsce. Jakie były przymusy, jakie były oczekiwania wobec Polski stawiane przez Amerykanów, Brytyjczyków, trochę przez Francuzów. Smutna książka, bardzo refleksyjna, no w zasadzie do przeczytania dla wszystkich. Dzisiaj wziął ją ode mnie profesor Żaryn. Mam nadzieję, że mu się przyda. Smutny los autora, który, znaczy może nie smutny, bo nie dożył powstania warszawskiego, zmarł w 1943 roku w przeciwnym i takim w zasadzie głupim wypadku, bo uderzył się głową w stół, był już leciwy i to spowodowało ciąg zdarzeń zakończony śmiercią. Natomiast jest tu ciekawy fragment o tym, jak wyglądała wywózka złota w 1939, ponieważ syn Stanisława Karpińskiego był jednym z konwojentów i ten opis dramatycznie różni się od takiego bohaterskiego opisu, który znamy, a którego głównym bohaterem jest Ignacy Matuszewski. Tutaj Ignacy Matuszewski jest raczej bohaterem negatywnym, proszę Państwa, co dla wielu może być zaskoczeniem. Ja oczywiście nie oceniam i nie mówię, kto lepszy, kto gorszy. Warto się zapoznać z tą treścią, dlatego że chyba to nie było wznawiane po wojnie nigdy. Jesteśmy pionierscy w tym, w wielu zakresach, jeżeli chodzi o takie wydawnictwa. Bierzemy się za to i to się ukazuje. Cóż jeszcze mogę rzec na temat Stanisława Karpińskiego i jego dzieła? Książka przede wszystkim do czytania, do zastanawiania się i książka dla ludzi, którzy dzisiaj zajmują się tak zwaną pop-polityką oraz dokonują w tej pop-polityce różnych niesamowitych odkryć. Gwarantuję, że mówię to wprost, nie są to żadne odkrycia. Karpiński już tam był. Już tam był i wszystko widział, więc proszę Państwa, dobrze jest zapoznać się z tą treścią, żeby troszeczkę powietrza uszło i entuzjazmu i żeby przywrócić sobie realizm w oglądzie spraw i w myśleniu. Bardzo dziękuję, polecam. Złe czasy, Stanisław Karpiński.